Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was już w kolejnym filmie z top 10 driftów, czyli 10 klipów, które podbijają driftingowy internet. Dzisiaj, słuchajcie, jest troszeczkę miszmaszu, bo nawet Forza Horizon 3 się pojawiła, słuchajcie. I mam do was jedną sprawę, jeżeli chcecie, żeby następny odcinek z top 10 driftów poprowadziła moja narzeczona, moja dziewczyna, moja Ania, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, no to będę wiedział, że na pewno taki pomysł chcecie, bo Discord już się zgodzi, to jeszcze wasza zgoda mi jest potrzebna. Bez przedłużania, widzimy się już na miejscu 10. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. 10 miejsce pokazuje nam Sabo, który przeleciał 360 przez płot, no i jedzie dalej w grze FR Legends. 10 miejsce, myślę, tak na zachętę, bo to jest jedyne nagranie FR Legends w dniu dzisiejszym. Na 9 miejscu jest pan Mateusz w swojej korwetcie C6, ale jest to wersja Formula Drift. 9 miejsce, dlatego że to jest Forza Horizon 4 i kolega gra na padzie, ale nawet fajnie wleciał w ten zakręt z bardzo dużą prędkością, bo jechał blisko 300 km na godzinę i no nie wywalił się, nie? Jakby... Więc to mu wyszło, nie mam co do tego zastrzeżeń, no tylko tyle, że no moim zdaniem nic trudnego to nie jest, myślę, że zgodzicie się ze mną, jeżeli chodzi o tą rzecz. No niemniej jednak gratuluję ci 9 miejsca i widzimy się już w kolejnym. Na 8 miejscu jest pan Fabian, właśnie w Forzie Horizon 3, to jest to, o czym wam mówiłem na samym początku tego filmu. Mamy tutaj Toyota Supra A80 model MK4 w Forza Horizon 3, bardzo fajny drift na rondzie, 360, no i kolega zmieścił się w te skrzyżowanie, nie wiem czy tak chciał pojechać, ale tak mu wyszło. Miejsce 7 jest to Assetto Corsa, auto z DCGP, kolega Oniku Gaijin, czyli obcy tam chyba po japońsku to znaczy. Wow, na miejscu 7 Assetto Corsa, tak wysoko. No moim zdaniem dzisiejsze nagranie tutaj kolegi jest odpowiednie na miejsce 7, nie wyższe miejsce, ponieważ no nie jeździ tutaj kolega zbyt szeroko, jeżeli chodzi o to autko, troszeczkę mu szarpie i robi dużo korekt, więc tak czy siak, bardzo fajny przejazd. Ja nie mówię, nie hejtuję nic z tych rzeczy, tylko myślę, że jest to odpowiednie miejsce. Na 6 miejscu mamy kolegę Oniku Werex, który jedzie sobie w Karixie tym razem Nissanem S14 na mapie Bikierniki. I mamy tą fajną taką kamerkę drifterską, tylko ja was błagam, nie montujcie filmów, które do mnie podsyłacie, bo ja i tak tą muzykę wyciszam, a tak to przynajmniej miałbym dźwięk waszego auta, tu niestety nie mam. Niemniej jednak bardzo fajny przejazd pod ścianą, ale że to jest Karix, czyli gra bardziej arcade'owa, no to dzisiaj na miejscu 6. Słuchajcie, na miejscu 5 mamy użytkownika o niku Matthew oraz Drift21 i mamy parking, czyli moją w sumie ulubioną mapkę w tej grze, bo bardzo lubię jeździć sobie na parkingu. Nissan 180SX S13, jest zrobione bardzo ładne body, ładny kolor w ogóle, no i spoko rejestracja, nie? Jakby ja propsuję. No i co, mamy tutaj przejazd na samą górę, aż na dach praktycznie, no bo tak, no bo to już jest... już niezadaszona część tego parkingu, czyli można powiedzieć, że dach. Przejazd dookoła tej budki takiej, tak? Czy tam jest jakaś klatka? Bardzo fajny przejazd, ja wiem, że to nie należy do najprostszych, jeżeli kolega grał na kierownicy, no to mógł się namachać. Jeżeli grałeś na padzie, to jest już to troszeczkę prostsze, ale naprawdę fajnie to wygląda. Możesz dać w komentarzu znać, na czym dokładnie jeździłeś. Czy miałem rację a propos kierownicy, czy jednak jeździłeś na padzie? Bądź na klawiaturze. Szymix96, zgaduję, że to jest twój rok urodzenia. Jeżeli tak, no to pozdro, bo jesteśmy prawie w tym samym wieku. Mamy BMW E36 w ogóle jakieś tam white body i na mapie Bikierniki. Nie wiem, kolego, czy grasz na kierownicy, czy nie, bo dla mnie to wygląda na jakiegoś pada, ale mogę się mylić. Bardzo fajny przejazd jednakże dzisiaj, dlatego na miejscu 4, z uwagi na to, że no nie przykleję się tutaj niestety do ściany, ale miejsce 4 i tak jest moim zdaniem miejscem wysokim, no bo grasz w Assetto Corsa, a Assetto Corsa jest to najtrudniejsza gra z tych wszystkich, które mamy w naszych ogólnie zestawieniach, tak, top 10, także gratuluję ci miejsca 4, bardzo blisko podium. Draba pokazuje nam, jak się jeździ na miejscu 3, kolego, byłoby wyższe miejsce, ale ja was bardzo proszę, nie zamieszczajcie kamerek tych jakby torowych, tak, jakby takich kamer telewizyjnych, bo ja mało widzę wtedy.
Bardzo fajnie mi się ogląda, jeżeli widzę z trzeciej osoby albo z trzeciej i pierwszej, jeżeli ktoś dostarczy jeden przejazd, ale dwie perspektywy. No bo taka kamera niestety dużo mi nie mówi. Ale widzę, że czysty przejazd, kolega się nie myli, nie wyjeżdża i to nawet keeping zone oczywiście łapie, tak? Jakby to z tym problemu nie ma. Tylko mówię, mankamentem jest ta kamera, przez co jest bardzo trudno mi określić, jak dana osoba jeździ na trasie. Chmielu dzisiaj pokazuje nam, jak jeździ się jednak na miejscu drugim. No gratuluję ci, Chmielu, miejsca drugiego, bardzo fajnie przejechana górska trasa. Ja ogólnie propsuję jazdy na górskich torach, trasach, przejazdach i tak dalej, bo no one nie są łatwe do przejechania, bo są, no są strasznie, kurcze, wąskie i no te drogi niby mają po dwa pasy, ale te dwa pasy to są chyba robione dla gokartów albo tych wózków dziecięcych ze sklepów, bo samochód czasami się w nich nawet nie mieści. Bardzo ładny przejazd, bardzo mi się podobał, gratuluję ci miejsca drugiego. Wojciech Wawryka zaszczycił nas swoją obecnością na miejscu pierwszym. On w swojej S14 wraz ze Sławomirem Dudą, bardzo znana osoba jeżeli chodzi o drifting, no jadą sobie na mapie Sturup. Bardzo ładny przejazd, ja tu nie mam się do czego przyczepić, no jakby Wojtek klei pary do niego praktycznie przez całą długość trasy i jakby chciał, to by mógł ze swojego samochodu otworzyć mu drzwi i wywalić go z miejsca kierowcy. Także gratuluję ci przejazdu, jak zwykle super, zasługujesz na miejsce pierwsze bez żadnego wątpienia. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie wam się podobało. Pamiętajcie o tym, o czym wam mówiłem na samym początku tego filmu. Także łapka w górę, mile widziana, no i również za to, czy wam się podobało, czy nie. Ja was zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie, oraz na mojego TikToka, do którego link macie również w opisie. Dzisiaj wrzuciłem nowego TikToka, także możecie sobie obczaić. Ja się z wami teraz żegnam, do zobaczenia jutro w następnym filmie na moim kanale. Zobaczycie, co to będzie. Trzymajcie się, cześć!